Okej, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gotika. Słuchajcie, jak się prezentuje sytuacja? Ogólnie ostatnio pozbieraliśmy tutaj sporo questów, coś tam pohandlowaliśmy sobie. No i teraz musimy działać dalej, prawda? Mam plan zrobić chociaż część tego zadania, czyli testu zaufania. Tak, trzeba się udać, słuchajcie, do starej kopalni. Historii musi Na być szczęście inaczej, ona to jest tak prawdy. stosunkowo blisko z tego miejsca już. Długo jak Z wiemy. premedytacją najpierw poszedłem do tego obozu, ponieważ teraz mamy do niej tak naprawdę kawałeczek. Myślałem, że Więc tam się wrócimy do niej wybierzemy. potem. Nie wiem, czy uda nam się wrócić jeszcze do starego obozu, ponieważ chciałbym troszkę po drodze pozabijać przeciwników. No bo na razie tutaj nic nie zdziałamy więcej. Pozbieraliśmy tylko zadania, zrobiliśmy co mogliśmy i trzeba iść, prawda? Nie będziemy tutaj marnować czasu, jeżeli i tak ostatni odcinek był bardzo przeciągnięty przez te takie moje nierozgarnięcie. Dlatego teraz trzeba się spiąć i znowu przyspieszyć tempo. To zadanie tutaj zrobię sobie może nawet chyba poza odcinkiem, nie będę was tym Jeśli będziesz zamęczał chciał, roznoszeniem i gadaniem z nimi. nie chciałbym być teraz wiemcą. Także nawet pójdziemy chyba na Nigdy nie skróty. wiemy. Nie, dobra, przejdziemy jeszcze tutaj koło tego drugiego jeziorka mniejszego i pozabijamy tam parę krwiopijców, z tego co pamiętam jest. Muszę zobaczyć sobie tylko. Właśnie, mamy adepta broni jednoręcznej, coś tu jeszcze. Trzeba będzie też się nauczyć. O, mamy 10 punktów umiejętności, fajnie. Trzeba będzie też się nauczyć jak najszybciej otwierania zamków. Masz rację. Następnego chociaż poziomu, i to tak naprawdę już wystarczy nam do końca gry, żeby mieć to z głowy. No bo będziemy mogli sobie spokojnie grabić bez tracenia większej ilości Pozabijanie wytrychów nigdy nie skończy. wszystkie skrzynie, prawda? Kiedyś takie trwało. Także tutaj sobie zajrzymy jeszcze na to jeziorko. Zaraz powinniśmy zobaczyć jakieś. O, właśnie. Ale ich jest, Jezus Maria. Bym sobie tak już zapisał. Zrobię sobie tutaj nowy slocik. I dobra. Zobaczmy, zobaczmy. O Jezus, ten co? No, zauważył mnie? Chciałbym tak jednego. Max dwóch. Dobra, ten nie zauważył. O, w dupę. One tylko raz. Oj, problematycznie to wygląda. Nieciekawie, nieciekawie. Dobra, ale zostały tylko trzy w sumie. Znaczy, trzy to i tak dużo, ale lepiej trzy niż ta cała zgraja. O, w dupę. Dobra, nieważne. Czyli krwiopijców jeszcze nie warto. No, w sumie to bez sensu. Szczerze myślałem, że to są młode krwiopijce. No i że nie zaatakują mnie w trójkę, także na razie trzeba będzie odpuścić, ale ścierwojady możemy sobie spokojnie, myślę. Trochę tutaj unik. Dobra, raz nas dziubnął. Dobra, ścierwojady na spokojnie. Także te krwiopijce to jednak są upierdliwe strasznie, ponieważ atakują ze zdziwiającą szybkością i jak nas przyciśnie ich kilku, to jest naprawdę nieciekawie. Odwiedzimy jeszcze ten tutaj domek. A, jeszcze w ogóle sobie stoper puszczę, ponieważ znowu bym o tym zapomniał. Zegar. Stoper. Leci. Dobra, i mniej więcej 30 minutek mamy. Pozbierajmy sobie jeszcze te roślinki, jakieś piekielniki, co byśmy mieli w razie potrzeby. Nie pamiętam, czy coś w tej chatce jest. Wydaje mi się, że może jest. Jakaś, nie wiem, skrzyneczka. Pochodnia. Jakiś dzbanek. Rupiecie. No i gorzki chleb. Nic specjalnego. Tutaj też nic. Nie wiem, czy coś tutaj pod wodą będzie. Nawet jakby było, to chyba. To chyba nie otworzymy nic pod wodą, nie? Dobra, nie będę już sprawdzał, tracić na to czasu. Mamy ważniejsze rzeczy do roboty. No i lecimy w stronę starej kopalni. Tam czeka nas troszkę biegania. Jest to taka lokacja nieciekawa. Nie wiem, jak to ująć. Nie przepadam za starą kopalnią. Jest taka. I klimat mi się tam nie podoba, i zarazem jeszcze nienawidzę zadań, które tam mamy do zrobienia, ponieważ strasznie dużo biegania od nas wymagają. Gdzie ten krwiopies poleciał? Patrzcie, po moście poleciał. Pojebało go. Dobra, nieważne. Tędy prowadzi, jak widzicie, tutaj
szliśmy sobie do nowego obozu, a w tą stronę dalej będzie stara kopalnia, tylko jeszcze przydałoby się pozabijać te ścierwojady. Szkoda doświadczenia, nie? Dobra, pojedynczo. Dobra, następny biegnie. No, także tak naprawdę wystarczy już jeden poziom broni jednoręcznej i można spokojnie takie ścierwojady. Spokojnie takie ścierwojady łoić. Wybaczcie, musiałem się skupić przez chwilę, bo oberwałem trochę bardziej niż myślałem, że oberwę. No i musimy się uleczyć troszkę teraz, nie? Jagódki na razie będziemy jeść. Póki jeszcze te 10 punktów życia to jest dla nas dużo. Później oczywiście miksturki wkroczą w grę. No i co tu dalej jest? Jeszcze krwiopijców, ale mniej jest tych krwiopijców. To są tylko 3. To może być dobra sprawa dla nas. Spróbujemy sobie je pozabijać. Trzeba będzie i tak wyczyścić wszystko przed rozpoczęciem drugiego rozdziału. Okej, ten nas zauważył, tamten jeszcze nie, na szczęście. Dobra, więc ten poleci, a tamten jeszcze chwilkę zostanie. No nie, poleciał też, kurde. Niedobrze, on nas otoczy, on chce nas otoczyć. Nie możemy mi się dać. No. Strasznie mało im bijemy, to nie wiem, czy to ma sens póki co. Może to jakoś się przyblokują, nie? Dobra, wykorzystaliśmy troszkę płot. Dobra, złoiliśmy oba. Dobrze. Nie wiedziałem... Aha, już skrzydła z nich się dostaje. Nie wiem, czemu myślałem, że dopiero musimy się nauczyć... pozyskiwać z nich skrzydła. Ale to fajnie, ponieważ z tego co pamiętam, one chodzą za całkiem dobrą cenę u handlarzy. No i już tego jednego sobie na spokojnie, myślę, złoimy. Najgorzej jest, jak nas zaatakuje kilku, to jest wtedy... O Jezus, temu tutaj jakiś kryt wszedł. Dobra. Leży. Ten nam w sumie więcej zrobił niż tamte dwa na raz. No ale dobra, ważne, że się udało, nie? Lecimy przed mostek. Zahaczymy jeszcze tutaj. To jest fajny wodospadzik, w którym coś jest. Z tego co pamiętam, zaraz sobie tam zajrzymy. Tylko najpierw trzeba tutaj te oto kretoszczury rozwalić. Przynajmniej spróbować. Nie wiem, czy nie mam lepszej broni w ogóle. Właśnie, tutaj nam brakuje siły. Siły też się nauczymy, jak wrócimy do starego obozu. Liczę na to, że przynajmniej jeszcze z 2 poziomy uda nam się zdobyć przed powrotem. Okej, wyobraźcie, musiałem krótkie cięcie zrobić. Wracamy do gry. Kretoszczury tutaj mamy. Trzeba by je jakoś tak pojedynczo może. A i tak one zawsze znajdą drogę, żeby nas zdenerwować. To może w ten sposób. No podejdź. Wow, wow, wow. Strasznie szybko zaczął wyprowadzać ataki. To było dosyć, no, niespodziewane. Ale dobra. Pokonani. Sprawdźmy, co jest w tej jaskini. Jaskinia, jaskinia, jaskinia. Coś tu ciekawego będzie? Absolutnie nic. Dziwne, no ale okej. Zostawiamy za sobą piękne plamki krwi. Dobra, teraz przydałoby się jeszcze tutaj niżej zejść i zajrzeć pod ten wodospad. Ale kurczę, z tego co pamiętam, tam będą gobliny. To może być problem z tymi goblinami, wiecie. No i jagódki nam się skończyły. Z tymi goblinami może być problem tutaj. No ale jeszcze te ścierwojady możemy sobie wcześniej rozwalić. Od tego zaczniemy może, nie? Oj, trochę taka niewygodna pozycja, bo nie widzę ich u dołu. Dobra. Poszło nie najgorzej. Można, oj. Dobra. Musimy zebrać wszystko. I teraz nie wiem, czy podejmować tą walkę. Nie, na razie nie. Nie będę ryzykował i tracił czasu. Na razie na spokojnie musimy sobie radzić ze ścierwojadami.
Tutaj jeszcze będziemy wracać w ogóle do starego obozu tą drogą, czyli przez las. Tutaj trochę będziemy mieli też okazji sobie podekspić, nie? Na razie tylko tak cokolwiek chciałem podłapać tego expa, żeby może jakiś level wskoczył w tej kopalni. I sobie zapomniałem znowu stoper puścić, żeby leciał dalej. Kurczę. Dobra, niech będzie. O, jagoda, jak pięknie. Mam nadzieję, że w kopalni będzie jakieś łóżko na nas czekało. Nie pamiętam, czy są tam łóżka, ale dobrze by było. I tutaj, jak widzicie, już jest jakiś płot drewniany. Czyli oznaka cywilizacji. Jest właśnie stara kopalnia. Tutaj nic nie ma, chyba raczej z tego co pamiętam. Nigdy nic nie było, nic nie ma. Dokładnie. O, i mamy tutaj naszych kolegów z obozu na bagnie, w którym jeszcze w sumie nie byliśmy, ale może porozmawiajmy sobie z tym Gornadrak. Cześć, dokąd się wybieracie? Zabieramy wydzielinę pełzaczy zdobytą przez naszych braci w starej kopalni do Korkaloma. Codziennie udajemy się do kopalni po nową porcję wydzieliny. Co to za wydzielina? Pozyskujemy ją z wnętrzności pełzaczy. Przy odrobinie ostrożności można wyciąć ich gruczoły jadowe. Okej, fajnie, fajnie. Ale najpierw zapytajmy, po co mu ta wydzielina? Po co Korkalomowi ta wydzielina? Z tego co wiem, przyrządza z nich napój, który zwiększa magiczne zdolności nowicjuszy. Przygotowujemy się teraz do wielkiego przyzwania, więc potrzebujemy jak najwięcej tej wydzieliny. Przy pomocy tego napoju nowicjusze przywołają śniącego. Okej, fajnie. Czy macie już wystarczająco dużo napoju, by przywołać śniącego? Niestety. Nasi myśliwi polują na pełzacze dniem i nocą, ale wciąż nie mamy dość wydzieliny. No to słabo. Nie wiem, czy to będzie od nas wymagało punktów nauki? Chyba nie ma. Nie jest nic Możesz napisane. Możesz nauczyć pozyskiwać wydzielinę pełzaczy? Oczywiście. Natychmiast po zabiciu potwora wytnij jego głowę. Okej, fajnie. Nauczyć mi się pozyskiwać wydzielinę z gruczołów pełzaczy. I nie kosztowało nas to żadnych punktów, więc bardzo fajnie, bardzo fajnie. Wchodzimy do starej kopalni, słuchajcie. Do miejsca, gdzie no, czeka nas chwilka biegania. Wątpię, żebyśmy się zdążyli wyrobić jeszcze w tym odcinku z wszystkim tutaj. Chociaż w sumie... Dobra, dobra, co my tu mamy? Jakiś kill off. I muzyka też tutaj jest taka średnia, naprawdę nie lubię tego klimatu, strasznie. Plus też często jest to tak nieprzyjemnie ciemno. Drake. Możesz mi opowiedzieć o tej kopalni? Stoimy teraz w głównym szybie. Na dół można zejść po rusztowaniach. Wszędzie dookoła kopacze wydobywają rudę. Musisz bardzo uważać na pełzacze. One też są wszędzie dookoła. Na samym dole część wydobytej rudy, przeznaczona do wykorzystania tutaj, jest od razu przetapiana. Dobrze wiedzieć. Na co powinniśmy na tu co uważać? Powinienem uważać w kopalni? Oprócz pełzaczy. Przede wszystkim na pełzacze. Groźne bestie. To przez nie musieliśmy zrezygnować z wydobycia w paru jaskiniach. Niestety, pożarły nam już sporą grupę kopaczy. Opowiedz mi o pełzaczach. Wiesz, zaschło mi w ustach. O ty. Przynieś mi piwo. To ci... No dobra, niech ci będzie, masz. Proszę, wypij moje zdrowie. Dobra, zdrowie zdrowiem. Opowiadaj o pełzaczach. Dzięki. A co do pełzaczy, żyją w dużych stadach, głównie w bocznych jaskiniach. Jeszcze nigdy nie widziano ich tutaj, w głównym szybie. Gdybyś spotkał kiedyś pełzacza, wiej ile sił w nogach. Albo stań plecami do ściany. W ten sposób będziesz miał jakąś szansę. Plecami do ściany. Opowiedz mi o tym coś więcej. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, pogadaj z wężem. On zajmuje się wytopem. Albo zapytaj Jana. On tu rządzi. Odpowiada za organizację pracy w całej kopalni. Gdzie mogę znaleźć Jana? Poszukaj go na środku głównego szybu, obok składowiska. A, jeszcze coś. Znasz Torusa, prawda? Zapomnij o nim. W kopalni rządzi tylko jedna osoba. Jest nią Jan. To nasz szef. Jak podpadniesz jemu, podpadniesz nam wszystkim. Z
Zrozumiano? Zrozumiano, panie kolego. Okej, niech będzie. Także musimy się udać do tego Jana właśnie. Przekazać mu list. Tylko najsampierw. Nie wiem, czy on tu już... Nie, jeżeli on jest niżej właśnie. Ale tu mamy handlarza, z tego co pamiętam. Możemy sobie już coś sprzedać. Santino, handel. Mogę coś odciąć. Mam tu wszystko, czego mógłbyś Dobra. A, niewiele ma rudy, ale coś zawsze możemy mu sprzedać, nie? 50 bryłek. To jest już coś. Jeszcze troszkę. Da radę? No, niech będzie. Dobra, musisz nam dać... A, no nie zrobi tego tak łatwo. Trzeba dać 49. Okej, super. Zawsze to jest trochę bryłek w kieszeni, nie? Strażnik świątyny, to nam nic nie powiesz ciekawego. To zwykły strażnik, jakieś beczki. Trochę rudy. Dobra, tu już nic nie ma. No i lecimy na niższe szyby, nie? Nie wiem, czy tutaj nie zgubię się, ponieważ mam do tego na pewno taką tendencję. Tu raczej nie wolę nie zaskakiwać. Drabinki sobie użyjemy na pewno. A, już zeskoczmy. Nie zwróciłem uwagi, czy straciłem życie teraz, czy nie? Nie wiem. Dobra. Nie wiem, czy to jest już... Wow, tu już jest, tak. Dobra. Nieważne. Schodzimy tędy. Ale Jan chyba jest, z tego co pamiętam, trochę wyżej, nie na samym dole, nie? Czy tutaj? Nigdy nie wiem, gdzie on jest, naprawdę. Nigdy nie wiem, gdzie on jest. Trochę słabo, ale... No cóż. Tu sobie zrobimy sobie zadanie takie małe. Porozmawiamy z nim, z Snipesem. Jak leci? Mam dla ciebie pewną propozycję. No dawaj. Spraw, żeby Aaron odczepił się od tej skrzyni, a zapłacę ci 10 bryłek rudy. Dobra, sprawię, żeby Aaron odsunął się do od tej skrzyni. Do zobaczenia następnym razem. A, jasne. Piekielnik. To przede wszystkim i dopiero teraz Aaron. Spróbujemy go odciągnąć, nie? Może coś ciekawego. Ale lepiej zapytajmy, czym się zajmuje. Czym zajmujesz? Pilnuję, żeby kopacze tacy jak nasz drogi Snipes trzymali łapy z dala od mojej skrzyni. No dobra, czyli coś jest na rzeczy jednak. Coś tam jest ciekawego. Musimy go jakoś odciągnąć. Z tego co pamiętam, to tylko ta opcja działa. Jan, masz się do niego natychmiast zgłosić. A czego ode mnie chce? No właśnie. I tutaj z tego co pamiętam, nie wiem, jest najlepszą opcją. Pewnie sam ci to powie. Inaczej po co by cię wzywał? No, trudno. W takim razie zajrzę do niego. No, ma to największy sens. Mnie. Dobra, dobra, spokojnie. Ma to raczej największy sens, z tego co wiem. Nie będę, wiecie, testował po kolei opcji dialogowych, tylko żeby pokazać, jaki będzie efekt. Należy mi się 10 bryłek rudy. Proszę, zasłużyłeś na nie. A, i jeszcze coś. Mam przy sobie klucz do tej skrzyni. Jak dla ciebie, 30 bryłek. Zależy nam, wiadomo, na najmniejszym wysiłku przy maksymalnej efektywności. No i kupimy ten klucz. Wezmę ten klucz. Trafiła ci się nie lada okazja. Zastanawiam się, co ty... Zawsze się cieszę, kiedy mogę dać psztyczka w nos któremuś ze strażników. Dobra, czyli on jest po prostu takim... Do zobaczenia. Aj. Skurwysynem, który musi dopiec komuś. Nie zależy nawet na zysku. Spoko. Otwórzmy sobie skrzyneczkę. No i jak widać, profit się nam zwrócił. Mamy więcej rudy. A, Arona i tak jakoś wykołujemy. Tylko dobra, teraz trzeba jeszcze... wiedzieć, gdzie tutaj pójść. Tu już jest niżej. Nie, tu jest właśnie Jan, dobra. Okej, fajnie. Nie, nigdy nie pomogę zapamiętać struktury tej kopalni. Jest to naprawdę takie... niezbyt intuicyjne, jeśli mogę tak się wyrazić. Bardzo trzeba tak testować czasem niektóre ścieżki, niektóre drabiny, żeby coś wyłapać ciekawego. A tutaj co jest? Chciałem porozmawiać tylko z tobą, Ulbert. Co się znajduje w składowisku? Nie twój interes. Założę się, że zaschło ci w ustach od tej ciężkiej pracy. Jeszcze jak? Chętnie bym się czegoś napił. Może mógłbyś mnie czymś poczęstować, co? Jeżeli będę mógł opierdzielić to składowisko... Proszę bardzo, na zdrowie. Dzięki. To chętnie.
Tylko coś wątpię, żeby jednym piwkiem się skuł. Ale teraz nam przynajmniej powie coś. Jak z tym składowiskiem? Jest tam coś ciekawego? Kilka skrzyń, w których przechowujemy zapasy. Niestety, gdzieś się nam zapodział klucz. To słabo. Zapodział? Założę się, że to sprawka Alefa. Temu człowiekowi nie można ufać. Dobra, dobra, czyli następnym... Na razie nie odciągamy go. Musimy mieć klucz, czyli trzeba będzie znaleźć jakiegoś Alefa. I od niego klucz wyciągnąć. Tutaj chyba z nim... Nie. Myślałem, że z którymś z kopaczy, pamiętam, możemy tak porozmawiać sobie fajnie, ale nie pamiętam, który to jest. Dobra. Ej ty! Jeśli jeszcze raz spróbujesz wystrychnąć mnie na dudka, pogadamy inaczej! Zrozumiano? Dobrze, nie bulwersuj się, kolego. Nie zgubiłeś przypadkiem klucza do swojej skrzyni? W rzeczy samej. Nawet nie chcę wiedzieć, skąd wiesz o jego istnieniu. Ale dam ci 20 bryłek rudy, jeśli mi no to właśnie, oddasz. Czyli jeszcze ostatecznie... Oto twój klucz. Tak, to ten. Masz tu swoje 20 bryłek, zgodnie z umową. Ale w przyszłości radzę ci uważać. Od tej pory będę cię miał na oku. Czyli w sumie, tak matematykując... 100 bryłek rudy zyskaliśmy i straciliśmy 30. No to profit 70 bryłek wciąż jest, nie? Około. Dobra, Janie, najpierw porozmawiajmy sobie. Jan? Mój imiennik. Tak, to ja, a to moja kopalnia, więc lepiej nie próbuj niczego głupiego. Jestem Jana, to moja kopalnia, fajnie. A wkuszmy go trochę, zdenerwujmy go. Kopalnia Gomeza. No cóż, oczywiście kopalnia należy do starego obozu, ale tutaj pod ziemią jest tylko jeden szef, ja. No nie dał się sprowokować, okej. Możesz mi opowiedzieć o wydobyciu rudy? Kopiemy dniem i nocą. Dzięki temu wydobywamy około 200 worków rudy na miesiąc, plus jakieś 20 worków, które od razu zostają przetopione. Z rudy, którą dostarczamy królowi, można by wykuć oręż dla nierada armii. Nie wątpię. Dobra, właśnie, właściwości magiczne. Słyszałem, że ruda ma właściwości magiczne. To będzie bardzo przydatne w drugiej części Gothica. Nasza ruda rzeczywiście posiada właściwości magiczne. Wykuta z niej broń nigdy się nie psuje, a miecze i topory są ostrzejsze niż te wykute ze stali. Każda armia wyposażona w taki oręż ma poważną przewagę w boju. Niewątpliwie, kolego, niewątpliwie. Opowiedz mi coś jeszcze o rudzie. Niestety magiczne właściwości rudy zanikają podczas przetapiania. W hutach Nordmaru znają odpowiednie techniki przetapiania. Ale nawet bez mocy magicznych, broń wykonana z naszej rudy jest bardziej wytrzymała i zadaje większe obrażenia niż zwykły oręż. No dobra, do Nordmaru sobie zajrzymy na pewno w trzeciej części Gothica, bardzo fajne miejsce, więc na razie stay tuned. Opowiedz mi o kopalni. Jeśli chcesz się tu trochę rozejrzeć, to radzę ci dobrze uważać. W jaskiniach kryją się pełzacze, najlepiej trzymaj się głównego szybu i nie przeszkadzaj świątynnym strażnikom. Chociaż przez większość czasu zbijają bąki, to najlepsi sprzymierzeńcy, jakich można sobie wyobrazić podczas starcia z pełzaczami. Postaram się o tym pamiętać. Mam jeszcze sporo roboty. A, i nie przeszkadzaj w pracy moim ludziom. Tylko się tu trochę rozejrzę. Czyli jednak jakaś tam współpraca się nawiązała między obozami, nie? W taki czy inny sposób. Przysyła mnie Diego. Mam odebrać listę. W porządku. Oto i ona. Powiedz im, żeby się pospieszyli z dostawami. Okej, super. Mamy listę. Rozejrzę się trochę po okolicy. Nie sprawiaj żadnych kłopotów. Okej, ale najpierw... To przydałoby się... Grimms, to jest właśnie ten, z którym możemy porozmawiać. Nowa twarz. Pracowałeś kiedyś jako górnik, chłopcze? Od dawna tu jesteś? Staro brzmisz. Od całych 10 lat. Uwierz mi, dużo już tu widziałem. Stawiłem czoła wielu niebezpieczeństwom, ale jakoś udało mi się z nich wybrnąć. Pamiętam, jak pracowaliśmy jeszcze w pierwszej kopalni, tej, która teraz stoi pusta. Pewnego dnia nie wytrzymały podpory, ale to stare dzieje. Fajny głos ma bardzo, takiego starszego mężczyzny, który powiedzmy nigdy w życiu nie palił, tak typowo czysty głos jest, gładki. Zapewne słyszałeś też o wielu planach ucieczki. Posłuchaj, chłopcze, wiem, że chciałbyś się stąd wydostać, ale zapomnij o tym, stąd nie ma ucieczki. Widziałem twarze tych,
którzy próbowali sforsować barierę. Kawałki. Nie popełniaj tego samego błędu. Bariera powstrzyma każdego. Nie chcę spędzić następnych 10 lat mojego życia wydobywając rudę. Wcale nie musisz. Może zostaniesz wielką szychą? Kto wie, możesz piąć się do góry. Ale nieważne, jak wysokie stanowisko uda ci się osiągnąć, bariera wreszcie cię zatrzyma. Ja go zawsze lubiłem, to był taki... Powodzenia. Nawzajem, chłopcze. Nawzajem. To był taki człowiek, który widać, że pogodził się ze swoim losem, ale mimo wszystko potrafi doradzić takiemu młodemu chłopakowi jak ja. Strażnik. Alberto, ty jesteś zwykłym handlarzem też? Tak, też. Dobra, to z tobą nie chcę rozmawiać na razie. I jeszcze zanim wrócimy sobie... Nie wiem, czy to teraz robić. Ile mamy czasu? No, w sumie jeszcze trochę czasu jest. Nie, to na razie nie będziemy robić tej misji ze skrzynią Ulberta, czyli... Shopą Ulberta, przepraszam, tutaj. Z tym składowiskiem. Chcę na razie ograniczyć do minimum ten pobyt w tej kopalni, ponieważ, no tak jak mówiłem, nie lubię tu przebywać, a i tak będziemy musieli tu jeszcze wracać i wtedy się porobi tutaj te questy, podopina się ostatnie guziki. Na razie trzeba by wrócić do starego obozu, oddać zadania, aż dwa. I może... No powinien wskoczyć level, spokojnie. Także... To jest na razie nasz główny cel. Odebraliśmy listę. Nie będą tutaj głodować dzięki nam. Przejdziemy sobie test zaufania. I w sumie nie wiem, czy jeszcze coś nam zostanie. Mamy 10 punktów. Czyli zasadniczo możemy 10 punktów wydać na otwieranie zamków. I jak nam wskoczy ten następny level, czyli następne 10 punktów, to możemy sobie władować w siłę. Tak, tak zrobimy. Myślę, że tak będzie najbardziej optymalnie. Jeszcze przyjdzie czas na polowanie na pełzacze. Spokojnie, trzeba jeszcze przed tym odwiedzić obóz na bagnie. I myślę, że właśnie to zrobimy zaraz po tym oddaniu tych zadań. O, jeszcze tu widzę jakieś... Możesz mnie przepuścić? Kolego, nawet się nie ruszasz z miejsca, uspokój się. O kurde, ruszył się, aha. No dobra, można i tak. Zbierzmy sobie to wszystko, no i wychodzimy. Nie było tak źle. Nie pamiętałem do końca przebiegu tych zadań w kopalni i myślałem, że będę musiał tutaj dłużej siedzieć. Ale im mniej, tym lepiej. Piękny loading screen. I kurczę, zapadła noc. Niedobrze. Szczerze liczyłem na to, że... jeszcze nas nie złapie tej noc. A łóżek tutaj nie widzę. Ale poszukamy może. Są tu jakieś maty. Chociaż... bo tak średnia widoczność jest, powiem szczerze. Nie wiem, czy wy będziecie cokolwiek widzieć na tym YouTubie. No lipa, trochę lipa. Ale dobra, będzie przynajmniej klimatycznie. Słuchajcie, odpalimy sobie pochodnie. Pochodnia. I lecimy. Alby zimienny ma łapę dokurwioną. Widać, że trening wchodzi regularnie. Okej. Beczka, coś tutaj? Nie, nic. Okej, no i myślę sobie, żeby przez ten las przejść. To by było... nie wiem, czy nocą będzie bardziej niebezpieczne. Kurczę, nie wiem. Najpierw na pewno chciałbym się jeszcze uleczyć coś. To na pewno. Troszkę mięskiem surowym niech będzie. Nie podpal się tam, bezimienny. No i zapiszemy grę przede wszystkim, nie? Dobra. Myślę, że można iść. Trochę może być ryzykownie, ale spróbujemy sobie krzywdy nie zrobić. Gorzej jak spotkamy wilki. Wilki są jeszcze groźne dla nas. To są chyba kretoszczury tam, nie? Kurde. Tak, to są raczej kretoszczury, dobra. Z kretoszczurami jeszcze damy radę. Ale jak już wilki przyjdą, to może być cienko. Pozbierajmy co trzeba. No chodźcie. Puśćmy pochodnie. I zawalczmy. Klimatycznie w jaskini. No szybciej wyprowadzaj te ataki, bezimienny.
Dobra. Poszło ładnie. Jeszcze drugiego tutaj opędzlujemy. Dobra, pochodnie musieliśmy podnieść i tak. Idziemy dalej, słuchajcie. Troszkę tutaj nie powiem. Nie powiem, że się boję, bo jest to Gothic. Najprzyjemniejsza gra, w jakim kiedykolwiek grałem. Ale czuję taki lekki niepokój. Głównie może przez to, że jestem na wizji. Nie chciałbym tutaj... O właśnie, wilk. O kurwa. Kolego, ja bym chciał cię obejść. Czy mogę cię obejść? Bo z wilkiem naprawdę nie ma co na razie. Czy ja tu wskoczę? Fucken. Bardzo bym chciał wskoczyć. No, skacz. O kurwa, lipa. Dobra, biegiem. Musimy ku niego przebiec po prostu. Run bez iran. Serafis zostawiamy, trudno. Jeszcze nas goni, Jezus! Zostawiłem pochodnie przez przypadek, niedobrze. Bo chciałem, nie wiem czemu, jeszcze przez chwilę zawalczyć z tymi... No i dobra, jak widzicie, jesteśmy w tym miejscu już, gdzie zaczynaliśmy tak naprawdę grę. Ale dobra, on pewnie wróci na swoje miejsce. My tam rzuciliśmy w sumie pochodnie. Dobra, najpierw sobie jeszcze zabijemy tutaj śpiące ścierwojady, w śnie je ujebiemy. Jak szybko wstały, kurde. Dobra. Jak pamiętacie, to są... O, Jezus, kratoszczur, co? Co on to robi? Gdzie on biegnie? Czemu on go goni? Co się dzieje? Okej. Nawet nie wiem, skąd ten kratoszczur się tu wziął, naprawdę, nie mam pojęcia. Co jest z tych ścierwiadów? Nic. Co to było? Zajebał go? Walczy tam dalej, ty, może mu pomożemy. A może ukradniemy troszkę expa, nie? Ale nam zarąbał expa, Jezus. Masz szczęście, już miałem wyklepać ci buźkę. Kolego, ty to mi wyklepałeś całą możliwą farmę. Nieładnie, nieładnie. No dobra, trudno. Mam nadzieję, że starczy nam. Że nam nie powybija ten kolega wszystkich tutaj potworów do końca rozdziału. Fajnie by było. Gdzieś to jeszcze widziałem kretoszczura. Chyba, że to był właśnie ten, którego tam gonił. Dojebać. Myślę, że jednak mógł to być on. Także cienko, cienko. Zbierzmy Serafis. I weźmy tą pochodnię, kurde, bo... Tak, to był ten kretoszczur. Czyli cóż, no... Kretoszczur stracił życie. Trudno. Trudno, że to nie było przez nas, nie że stracił życie. Jakoś nie żal mi kretoszczurów jeszcze. No i lecimy, słuchajcie, lecimy. Teraz jak najszybciej już do tego obozu. Już widać światło, już widać bramę. Nie zwlekamy. Tu też zapomniałem w sumie, że pozostawiałem sobie kilka tam ścierwojadów. Ale to na spokojnie zrobimy w następnym odcinku. I tutaj tego ścierwojada, co nas gonił na początku i chciał nas dojechać. Co się troszkę przeliczyłem. O, i te rzeczy właśnie, nie mogłem wtedy ich zebrać, pamiętacie? Miałem lekkiego buga. Nie dało się ich zebrać. Nie wiem, dobra. Może, nie wiem, ten ścierwojad nam wtedy tak dojebał, że bez imienia nie był w stanie się schylić. No ale dobra. Ja bym chciał się na razie... Mogę schować tą pochodnię? Dobra, niech będzie. Chyba ją w ogóle zniszczyłem, ale... A dało się jakoś zgasić, ale trudno. Skoczymy sobie do Diego się przespać, chyba że on teraz śpi. Najpewniej nie, sobie siedzi, dobra. Prześpimy się u Diego, oddamy mu zadanie. Okej, sen dobrze nam zrobił. Świetnie. Dobra, najpierw Diego czy Torus? Może Torus. Panie Torusie. Wracając do Mordraga. Facet już nigdy się tu nie pokaże. Proszę bardzo. Żebyś go zabił. Oj tam, stary. Są lepsze metody czasem. Od razu by się uciekał do przemocy. Dobra, ale w sumie jeszcze najpierw skoczymy się nauczyć otwierania zamków, rączki. I dzięki temu będziemy mieli też jego poparcie, prawda? O nie, wrzut! Jezus! Hej kolego, nowy? Chyba cię jeszcze tu nie widziałem.
O Boże. Przyłączę się do ciebie na chwilę, jeśli nie masz nic. O Boże. Spada. Oho, nie jesteśmy w humorze, co? Powiedz do... Właśnie, on będzie nas teraz zaczepiał. Jezus. Jego trzeba będzie później pójść dojebać gdzieś. To jest dosłownie człowiek, którego imię jest adekwatne do funkcji w społeczeństwie. Jeśli wiecie, o co mi chodzi. Zobaczmy. Nie mógłbyś wstawić się za... Czemu nie? Nauczyłeś się czegoś, co czyni cię przyda... Zręcznych złodziei nigdy nie... Dobra, czyli tak naprawdę wystarczyło się nauczyć tylko czego skradania. Może? To zależy. Ale nie wiem, czy nie opłaci nam się jeszcze do otwierania zamków. Nauczmy się, żeby mieć to z głowy. Nie wątpię. Przede wszystkim musi... Skipnijmy sobie to, co on tutaj będzie mówił. Prawda jest taka, że... Proszę, nie rozmawiaj ze mną. O Boże. Nie zwracaj na mnie. Spoko, spoko. Będziemy musieli później wyjść i go zarąbać. Że też na niego trafiłem przypadkiem. No ale dobra, w sumie nauczyliśmy się już otwierać te zamki. Jesteśmy adeptem i to nam tak naprawdę już moim zdaniem wystarczy do końca gry. Chyba, że będziemy jeszcze mieli, nie wiem, jakieś luźne punkty do rozdania. Ale na razie wątpię. I uczymy się najpierw siły. Chciałbym sobie władować parę punktów. Super. Oraz oddać questa. Mam listę od Jana. Dobra robota. Zaczynasz mi się naprawdę podobać. Diego, ty jeszcze nie wiesz, jakim będziemy dobrymi przyjaciółmi. Zobaczmy, jak tam z naszą opinią. Jak tam z moją opinią w obozie? Rozmawiałem z kilkoma ludźmi. I? Skati powiedział mi, że pozwoliłeś Kirgo spuścić sobie baty. Ale był pod wrażeniem twojej śmiałości. Nie każdy miałby odwagę, żeby wyzwać Kariba. Choćby nawet z nim przegrał. No, w sumie. Świstak opowiedział mi o tej historii z Fiskiem. Cóż, na twoim miejscu wziąłbym tę rudę i dał nogę, ale tak czy inaczej, Świstak chyba bardzo cię polubił. Zły powiedział mi, że znalazłeś Neka. Wydawał się być bardzo zadowolony. Rączka powiedział mi, że trochę się już nauczyłeś, ale uważa, że mógłbyś być jeszcze lepszy. To wystarczy. Muszę poważnie porozmawiać z Dexterem. Wykorzystuję cię do załatwiania własnych porachunków. Ale jeśli chodzi o nasz test, nie ma żadnych przepisów. Jeśli uda ci się dokonać czegoś takiego, to będzie wielki krok do przodu. Torus uważa, że przyda się nam ktoś taki jak ty. To dla ciebie niezwykle korzystne. Udało ci się zjednać wystarczająco wiele osób. Dobra, udało się zjednać wystarczająco wiele osób, ale tam nam wyskoczyło, prawda, że musimy mieć przynajmniej piąty poziom, także będzie trzeba jeszcze robić jeden poziom. Czyli zostaje nam tak naprawdę idealnie jeszcze... Zostaje nam tak naprawdę idealnie jeszcze miejsce na dojście do obozu Bractwa i tam troszkę poszperanie. I potem będziemy już mieli mniej więcej... Będziemy kończyć później nowy obóz, później obóz na bagnach i wtedy będziemy mieli te wszystkie obozy, powiedzmy, otwarte i będziemy mogli wybrać, do którego dołączyć, już z ukończonymi wszystkimi zadaniami w każdym z obozów. Także teraz pójdziemy sobie do tutaj kolegi, który może nas zaprowadzić do obozu na bagnie, obozu sekty, czyli obozu, do którego dołączymy. Ale tak naprawdę tylko chciałem tu dojść, ponieważ tutaj zakończymy ten odcinek, więc dziękuję ślicznie za oglądanie i do usłyszenia.